Hej, z tej strony Deku i kontynuuję przygody w Dying Light 2 i kontynuuję misję z DLC, więc idziemy sobie tutaj pogadać z Ogarem. Chciałeś mnie widzieć. Pamiętasz Tatsuo? Nadal nie odzyskał przytomności. Wiesz, kto mu to zrobił. Chacha. Nie chcę, żeby to samo spotkało Chiro. To ty jesteś jego ojcem. Myślisz, że nie próbowałem? Gdyby mnie słuchał, nie byłoby go tu. W dupie mam, na czym mu zależy. Jest słaby. Nie nadaje się. Może jest szybki, ale głupi. On tylko chce, żebyś był z niego dumny. A ja nie chcę być z niego dumny. Chcę, żeby żył! Chcę, żeby żył. Powiedzmy, że się zgodzę. Konkretnie jak sobie to wyobrażasz? Chiro dostał się do ostatecznych kwalifikacji do Carnage Hall. Są na dachu Waterside Way. Zwycięzca jest tylko jeden. Chcę, żebyś tam poszedł i z nim wygrał. Nic. Ty wygrasz, on odpadnie. I więcej tam nie wróci. Wszyscy będą zadowoleni. Coś w tym jest, zastanowię się. Idź. Jutro po zmierzchu. Na dach Waterside Way. W Central Loop. Walcz, Tatsuo. Walcz, staruszku. Wyjdziesz z tego. No to musimy się udać do... Cywilizacja to tylko splot okoliczności. Central Loop. Kto dostał zaproszenie na ostatnią próbę? To nie wszystko. Sama szefowa Carnage Hall chce to obejrzeć. Wiesz, co to znaczy? Na pewniaka wystąpię w zawodach. Ani się obejrzysz, a skopię czaszę dupsko. Tak czy siak, daj znać to swoim zaproszeniem. Na bank też je otrzymasz. A, to już tutaj bliziutko. Tylko pytanie, ten znak zapytania jeszcze mnie ciekawi. Ale to i tak, żeby się tam dostać, to chyba i tak muszę przylecieć. A, tutaj są po prostu te... anteny do zrobienia. Ej, poprawili tu wejście, bo tutaj drabiny wcześniej nie było. Tych chorągiełek nie było. Dobra. Tędy. Po róże. Na bezpieczeństwa tędy i tutaj na dach. Tamtą antenę bym chciał uruchomić, bo to zawsze jest ileś tam punktów do parkura. No wiecie co, zanim poczekamy na niego, to ja bym ogarnął tutaj te anteny. Zobaczcie, że anteny robimy. Ale po prostu zależy mi na tym poziomie parkura do zrobienia. A dobra, tutaj mamy. Hej, Den, nie miałeś tego robić. Stój.
Dobra. Teraz tu sobie drabinę rzucimy. Teraz tak. Elegancko. Tu jestem dumny z ciebie, Aiden. Tu też. Okej, tu. Też ładnie. Dobrze. Oj. Ej, ten. Nie wiem, co to miał znaczyć, więc się popraw. Dobrze. Wow. Elegancko. Ruszamy antenę. Ile punktów parkoura dostaliśmy? Nie mam pojęcia. Lecimy teraz na tamten dach. Była okazja skorzystania z anteny, to czemu by nie? Co ty tu robisz? Nie gadaj, że przysłał cię mój stary. Tak, gadaliśmy, ale... Ja pierdolę! Niewiarygodne! I ty go posłuchałeś? Chciał, żebym cię powstrzymał. Nieważne. I tak będę lepszy. Czyli jednak, fajnie się gadało, ale koniec sentymentów. Godzina prawdy. Wycofaj się, czy zaczynajmy? Robimy to, czy nie? My jesteśmy gotowi! Kandydaci! Za chwilę będziecie mieli okazję pokazać, czy nadajecie się do turnieju w Carnage Hall. Zasada jest jedna. Ostatni na dachu wygrywa. Zaczynamy imprezę! A do imprezy potrzebna jest głośna muzyka, mam rację? Ale, jak wszyscy wiemy, nie każdy to lubi. Za chwilę wpadną wkurwieni sąsiedzi. Kurwa, nadchodzą. Wyglądają na wkurwionych. Lepiej poszukajcie porządnej broni. Szybko, łap. Kolejna jakaś pałka, niby pałek. Thank you.
Dobra. Tylko? Czy ty masz swój dach? Jeszcze to mam przetrwać. Wiedźma. Tylko nie daj się otoczyć. Kurde, ja z Wolcem walczyłem. Wow. Weźmy apteczkę. Ale lipa. Poważnie, a to do każdej strony. No widzę, co się dzieje u mnie. Nie wiem, czy wiedźma poszła już spać, czy nie poszła. Nie możecie ugryz jakiś. Swojej literki UV. Oj, kondycja. Skąd ty wstałeś? Jeszcze minutę przetrwać. Nieźle. I tobie jak tam młody idzie? Porwał. Czyżby ludzie od szachy? Czy robią z nas faworytów? Właśnie się skończyła. Chiro? Chiro, słyszysz mnie?
Wallera. Aiden, zrobiłeś to, o co cię prosiłem? Nie. Jak to? Co? Co z nim? Nie wiem. Szukam go. Biegnę tam. Mów, jak tylko go znajdziesz. Dobra, zobaczmy. Sądzę, że Czacha go porwał. Znalazłem jego kapelusz. A Ciro? Ani śladu. Jest też krew. Dużo. O cholera! Zaraz tam będę! Mamy iść po krw, w śladach krwi. Tu. Mam ciebie zbadać. Masz maskę. To człowiek Astrid. Astrid? To ona wymyśliła turnie i miejskie próby. Rządzi całą Carnage Hall. Myślisz, że to ma związek z Ciro? To jedyny ślad, jaki mamy. Wygrałeś wstęp na turniej. Może uda ci się czegoś dowiedzieć. Nie możesz sam? Podobno byłeś tam gwiazdą. Proszę cię. Pomóż mi. Powiedzmy, że Astrid i ja nie rozstaliśmy się w zgodzie. Jednego syna już straciłem. Nie mogę stracić drugiego. Słyszysz? Okej, postaram się. Zostanę tu i wypytam świadków. Może ktoś widział coś więcej. Ty spróbuj w Carnage Hall. Zrobisz to? Okej. Okay. Aiden! Powodzenia. I dzięki. Podziękujesz, jak go znajdziemy. No dobra. Chciałem się udać. Aż tu. Carnage Hall. Jakaś podróż. Aiden, pielgrzym. Wygrałem wstęp na turniej. Wiemy, kim jesteś. Załóż to i jedziemy. Właśnie jak będziesz gotowy. Czeka cię niezła jazda. No to jedźmy. Czasu mu dajesz? Temu? Może ze dwie walki. Nie więcej. Zaszedłem dalej.
Zwycięstwo jest mi pisane. Jakaś mapa jest. To jest Carnage Hall. Aiden, to ja. Obserwuję cię, ale nie możemy się spotkać. Jeszcze nie teraz. To dla twojego bezpieczeństwa. Żartujesz. I mojego. Skup się na walkach. Im bardziej rozpoznawalny będziesz, tym większa szansa na wyeliminowanie zagrożenia dla miasta. Musisz piąć się w hierarchii, aż będziesz mógł walczyć z tym, który stoi za planowanym atakiem. No, przypomniałeś mi o zimnym jak skała. Strachu. Kiedy walczy, to jak wizyta cyrku w czasach przed upadkiem. Zawsze kończył się stylowo. No nieźle. Kibicowałeś już, frajer. Mamy popytać o Ciro. Założyć o cokolwiek. Mam dobrą pasę. Dużo dzisiaj wygrałeś, co? Możesz się założyć. Zyskałem po każdej walce. Hazard na służbie? Przyszedłem tutaj prosto z patrolu. Nie chciało mi się zdjąć munduru. Słuchaj, założymy się czy nie? Szukam kolegi. Wydaje mi się, że został uprowadzony. Nazywa się Ciro. Uprowadzony? Rozejrzyj się. Czy ktoś tu wygląda, jakby go porwali? Tu się walczy, albo obstawia zakłady, albo i jedno i drugie, z własnej woli. Sam Jack Matt ma to miejsce na oku. Wiesz, twojemu kumplowi nic nie jest, pewnie cię tylko unika. No, tak nie bardzo. Przyszedłeś walczyć? Możliwe. Odpuść sobie, zamierzam wygrać. Skoro tak... Sam zobaczysz, a gdy zostanę czempionem, wprowadzę tu parę nowych zasad. Po pierwsze, nikt inny nie będzie mógł zdobyć tytułu czempiona. Coś jeszcze? Zaginął mój przyjaciel. Nazywa się Ciro. Nigdy o nim nie słyszałem. To zawodnik? Uważa się za niego. Coś jeszcze? Dzięki. Wygra. Hej, Ogar. Jestem na miejscu. Zacznij od Severusa. Gruby, łysy Kastrew. Na pewno poznasz. I? No i gdzie ty, Severusie? Tam sobie pogarniałem sprawy. A my poszukajmy tego Severusa. Nie karmić. Niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Nie mogę się doczekać finału. O, jest oznaczony w końcu. Ty jesteś Severus? Słyszałeś o mnie. Jak mnie znalazłeś? Słyszałem, że jesteś kimś ważnym. Wyglądasz na kogoś ważnego. A, no nie da się ukryć. Chyba się polubimy. Gotowy na pierwszą walkę? Powiedz mi coś więcej o tym miejscu.
Bogactwo, prestiż i chwała. Czegoż chcieć więcej? Na przykład wiedzieć, jakie są zasady. Najpierw, mój drogi, musisz przejść narodziny. Narodziny? Prezentację nowych zawodników. Twoja pierwsza walka przed widownią. Jak przejdziesz, dowiesz się więcej. Wchodzisz czy nie? Gotowy? Szukam znajomego, Chiro. Chiro. Haha, tak. Pierwszy raz słyszę. Podobno wiesz o wszystkim, co tu się dzieje. Znam wszystkich, których warto znać. Walczysz czy nie? To z tobą rozmawiałem na próbach miejskich. Pamiętam twój głos. A, tak. Pamiętam, że nieźle ci szło. Gotowy na walkę? A jeszcze napalony na te walki. Tak. Świetnie. Życzę szczęścia. Na pewno ci się przyda. Opowiem wam historię o gatunku, który przetrwał tysiące lat. Homo neanderthalensis, Homo erectus. Wszystkie wybite przez jeden najbardziej zabójczy. Nazywam się Aski. To jest nowa arena. A wy jesteście tu po to, żeby walczyć. Jeden z was, tylko jeden z was, opuści tę arenę żywy. Czekaj, co? Jeden zasłuży na miano prawdziwego człowieka. A teraz zamknijcie pasy i zróbmy show! Opowiem homo, ne? Okej, jakiś wybuch mnie zabił. Zajmę się najpierw łucznikiem. Jakoś pomóc ładniej. Dobra. Podpalacz jeszcze jeden jest, tak? Wow. Okej. To sukien fenu. Pokonani wszyscy. Co to? Cholery! O, patrzcie! Narodził się bohater! Tałasz lśni od potu i krwi, jakby ta arena przed chwilą wydała go na świat! Jak masz na imię, dziecko? Mieliśmy zabijać zarażonych, nie ludzi! Ojej!
Gościu! Ktoś przychodzi na arenę walki, ma problem z zabijaniem? Jak masz na imię? Aiden! Nazywam się Aiden! Nazywałeś się Aiden. Dziś narodziłeś się na nowo. A matka Arena kocha swoje dzieci. I dlatego pozwoli ci wybrać nowe, lepsze imię. Jedno z trzech. Co powiesz na nocnego biegacza? A może niszczyciel? Chyba, że wolisz doktor zabójczy. O kurde. Nocny biegacz do nas pasuje. Nocny biegacz. Szybki i zabójczy. Pasuje do ciebie. Panie i panowie. Nocny biegacz. Ogar, ty gnoju, nie mogłeś mnie uprzedzić? Astrid musiała zmienić zasady. Inaczej to pamiętam, zdarzały się wypadki, ale... Jak ten, w którym zginął twój syn? Gówno wiesz, jak zginął mój syn. Spierdalaj. To było co innego. Pytałeś Severusa o Ciro? Nie powiedział nic przydatnego. I nie powie, dopóki nie uzna, że ma w tym interes. Okej, jaki? Im wyżej będziesz w rankingu, tym więcej będzie mógł na tobie zarobić. Proste. Witaj w Carnage Hall. Rozpoczynają się zawody w Carnage Hall. Kończ wydarzenia w zawodach. Wypiąć się w szeregach pretendentów. Jeśli dostaniesz się do finału, będziesz mieć szansę na pokonanie trzachy. Wszystkie wydarzenia można aktywować rozmawiając z Severusem. W trakcie rozmowy możesz sprawdzić, jakie pokazy są dostępne, a także poznać ich zasady i dostępne nagrody. Często rozmawiając z Severusem, powie ci o wszystkim, co dzieje się w Carnage Hall. Ze względów bezpieczeństwa w Carnage Hall wojownicy nie mogą dzierżyć własnej broni. Będziesz więc używać zestawów wyposażenia zapewnianych za każdym razem przez organizatorów turnieju. Umiejętności pozostaną niezmienione. Kończenie wydarzeń nie tylko zwiększa twoją rangę pretendenta, ale zapewnia ci żetony Carnage, które możesz wymienić u handlarza na różne nagrody. Rodzaje wydarzeń. Spektakl. Najbardziej szokujący pokaz Villador. Musisz wypełniać wielotopowe zadania na zmieniających się arenach, odgrywając apokaliptyczne wersje najsłynniejszych historii znanych ludzkości. Okej, rzeź. Zabij oznaczonych przeciwników i nie daj się przytłoczyć w tych jatkach, których nie obowiązują żadne ograniczenia. Pęd. Udowodnij, że jesteś mistrzem ucieczki na przygotowanej trasie, dając się przy tym złapać w pościgu. Walka widowiskowa. Staw czoło najdziwniejszym bestią w starciach jeden na jednego. No i tu już się zaczynają, widzę, schody w tym DLC. A pogadać z Severusem. No proszę, przeżyłeś. Pamiętasz mnie? Pamiętam wszystko i wszystkich, pod warunkiem, że są tego warci. Czyli jestem warty zapamiętania? Tak długo, jak o tobie nie zapomnę. Nie wiedziałem, że zawodnicy walczą na śmierć i życie. Witaj w miejscu, gdzie wszystko jest możliwe. Ale chyba macie jakieś zasady? Pewnie. No nie jesteśmy zwierzętami. Mamy dwie. Po pierwsze, liczy się show. A druga? W każdej chwili możesz wrócić do miasta. Ale jeśli wejdziesz na arenę, musisz walczyć do końca. Jeden wychodzi, resztę wynoszą. A Ciro? Jego pamiętasz? A co? Wisi mi kasę. A, wierzyciele, wierzyciele.
zawsze możesz zarobić na walkach. Chiro, 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 chiro. Nie. O co chodzi z tym rankingiem? Wygrywasz, awansujesz, awansujesz. Ludzie zaczynają cię kochać. Im dalej zajdziesz, tym więcej zarobisz. Lepsza kasa, lepszy sprzęt. Większe szanse. A jak dojdę na szczyt? To zabije cię czacha. O to mogę się założyć. To czym się tu zajmujesz? Trochę tym, trochę tamtym. Jestem producentem wykonawczym, który wpuszcza cię na kolejną walkę. Tylko? Brałeś też udział w selekcji. A, lubię wiedzieć, kogo zapraszam do domu. Powiedz mi coś o Astrid. Ach, powiedzmy, że to ona stworzyła ten format. Czyli? To, co powiedziałem. Musi cię trzymać krótko, bo aż się trzęsiesz ze strachu. Wiem, że nie gryzie się ręki, która cię karmi. Pracowałem z Astrid jeszcze przed upadkiem. Zawsze świetnie czuła rynek i potrzeby widza. Mówi ci coś imię Ogar? Ogar. Ogar, Ogar, Ogar. To brzmi jak ktoś, kogo na pewno bym zapamiętał. Chyba, że w moim interesie byłoby go zapomnieć. Powiedz mi coś o czasie. Czacha to numer jeden. Dość długo już zresztą. Powiedzmy, że dzięki niemu na turnieju jest, jakby to powiedzieć, intensywniej. Podobno nawet Astrid się go boi, ale jakby co, ja tego nie powiedziałem. Wpuść mnie na arenę. Bardzo proszę. Astrid i Carnage Hall dziękują za przybycie. A teraz wybieraj. Aha, czyli mamy tutaj... no, plan zawodów. Mamy ranking. Czacha pierwszy, to wiadomo. 24 punkty sławy ma. Zróbmy sobie sprincik. Wciąż się boję, że zginiesz w finałach. Najgorsze, że ja nie znam areny. Jest ta pani! Siła, spryt i wytrwałość. Bez nich nie poradzicie sobie z przeciwnikami. Wow, wow, wow. Ejden, na górę. Co za widok! Ja jeszcze mam miny w razie co. Teraz po linie. Wow. Coś nowego? Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden. Dawaj, jeden, biegnij. Nieźle. I teraz tu. Zbliżamy się do kosy. Panie i panowie, teraz tu. Elegancko. Zwycięstwo. Punkty sławy 3.
imponujące zwycięstwo. Uwielbiam ksywę, którą wybrałeś. Nocny biegacz. Mam nadzieję, że skończysz lepiej. Okej. Ale serio. Zrobisz mi tę przyjemność? Mogę dostać autograf? Tak, czemu nie? Dzięki, gościu. Jesteś super. Ten, co tu mieszkał przed tobą, też był świetny. Teraz oczywiście nie żyje. Ale co tam? Jesteś moim faworytem. Obyś przeżył. Okej. Okay. Mam jakiś kwaścik poboczny. Nie. Astrid nas zabije, jak to spieprzymy. Zabije? Przez tę nową scenografię. Całe tygodnie przygotowywaliśmy ostatni lot Kyla Crane'a i wszystko poszło się jebać. Astrid? Na bank będzie wściekła. Budujesz scenografię w Carnage Hall, tak? Nie, biegam tu z młotkiem dla zabawy. Jasne, że buduję scenografię. Rozwalają je co walkę i ciągle potrzeba nowych. Pewnie zużywasz sporo materiałów. Na szczęście w mieście jest sporo pustych mieszkań. Nie uwierzysz, z czego budujemy. Stare łóżka, stoły, narzędzia. Ale niech no tylko coś nie pasuje do jej wizji. Jej? Astrid. Czasem przynosi nam scenariusz na kilka godzin przed walką. I musimy w biegu budować scenografię. Carnage Hall potrafi zamęczyć tylko gladiatorów. Od dawna znasz Astrid? Zbyt długo. Nie jesteście przyjaciółkami. Już nie. Byłyśmy. Jak pracowałyśmy w VNC. Ale teraz ma własny show. Bez wypikiwania i ostrzeżeń dla widzów. Carnage Hall znaczy sala rzezi. Kiedyś to była tylko nazwa, ale teraz to jej motto. Ostatni lot Kyla Crane'a? Hello? Każdy spektakl w Carnage Hall ma własny motyw. Wszystkie te motywy wymyślałyśmy razem z Astrid. Każda walka to show, a zawodnicy to gwiazdy. Kiedyś odbywały się tu prawdziwe pokazy. Ale teraz to rzeźnia. Especy na bank nas zamkną. Especy chcą was zamknąć? No jasne. Widziałeś, co tu się dzieje. Za wiele osób umiera na arenie. Wcześniej to była jedna czy dwie na turniej, ale teraz jest za dużo przypadków. Zwłaszcza, że niektóre z nich zdarzają się espekom. Matt ma tego dość. W takim razie powodzenia. To tobie trzeba życzyć powodzenia. Ale dzięki. A czekaj, co do Astrid. Miałam pomysł. Niedawno wynajęła biografa. Mówiła, że chce stać się nieśmiertelna. Zebrał sporo materiałów o przeszłości Astrid. Bardzo się zmieniła, ale może jeśli znajdziemy dokumenty biografa i pokażemy je Astrid, przywróci jej to trochę zdrowego rozsądku. Jeśli coś takiego znajdę, dam ci znać. A ja będę tutaj martwić się o terminy. Dawne dzieje. Co my tu mamy? Raport strażnika, okej. Hej, nocny biegaczu, masz chwilę? Jestem Ruth. Chodzą słuchy, że naprawdę solidnie wymiadasz. Dzięki. Może wstąpisz do mojej siłowni. Mam tam pewną wystawę. Wystawę? Przekonasz się. A nuż też coś zarobisz. Do zobaczenia. Tu jest ta twoja siłownia, nie?
ma czasu, biegnij! Już! Wpuść mnie na arenę. Zanim tam zginiesz, znaczy znikniesz. Byłeś kiedyś pielgrzymem, nie? Mógłbyś mi w czymś pomóc. Jakiś gnój mnie okradł, zabrał cały utarg z ostatniej walki. Jeśli go znajdziesz, odpalę ci działkę. A kto wie, może przypomnę sobie coś więcej o sprawach, które cię tak interesują. Jakieś wskazówki? Bezmózg zranił się podczas ucieczki. Strażnicy znaleźli ślady krwi, ale trop się urwał. Kto wie, może masz lepszego nosa niż oni. Okej, ale zapamiętaj, że ci pomogłem. Zapamiętam, jeśli ci się uda. Okej. Wow, to jest na czas. Tylko już tutaj jedną rzecz zauważyłem. Te znaczniki są trochę skopane w tym DLC. Bo one najczęściej prowadzą do drzwi i na tym się kończy, nie? Co szukał dziś podczas zakładu? Wygląda jak ślad krwi, o którym mówił Severus. A pamiętasz amerykańskiego aligatora? Dobra, gdzieś tutaj. Tu. Kurde, nie ma czasu na to. Tu i tu. Tu. Złodziej uciekł tędy. Dobra, on skoczył do wody. Potem tędy. Więcej krwi. Nie mógł uciec daleko. No nie mógł. Być. Tam szukacie, ale to jest dalej. To jest tędy. I tędy. Co jest? Czy to jest jeden ze strażników? Szlak. Jeszcze dalej. O, ślady są mokre. Był tu przed chwilą. No, otwieraj to. Chodź, bo cię zajebie. Co tu robisz? Mówiłem, nie podchodź! Zostawiłeś ślady i ukradłeś forsę Severusa. Nie jest jego. Zabiję cię, nie żartuję! O, jasne. Przed czy po tym, jak się wykrwawisz? Dalej, młody, rzuć nóż. Daj mi forsę. Trzeba cię obandażować. Nie dam ci tego. To pieniądze mojego taty. Przegrał je. To właśnie nazywamy hazardem. No, oddawaj. Severus, to on je ukradł. Oszukuje! Ustawia walki. Dlatego tata przegrał. Skoro wiedział, nie powinien był się zakładać. Ale on nie słucha. Próbujemy do niego dotrzeć z siostrami. Ale to nic nie daje. Proszę, puść mnie. Potrzebuję tych pieniędzy.
No i co z nim robimy? Przegrane to przegrane, nie? Bardzo wzruszające. A teraz oddaj forsę. Czekaj, no dobra, zmyśliłem to. Może się podzielimy? Och, to teraz jesteśmy partnerami? Severus to złodziej, a okradzenie złodzieja to jak dwa minusy dają plus, nie? Pokaż forsę, to pomyślę. Nie mam jej przy sobie, głąbie! Nie wkurwiaj mnie, młody! Nie jestem głupi. Wiedziałem, że strażnicy za mną pójdą. Pieniądze są w ogrodzie. Ukryłem je w stawie. Lepiej, żeby tam były. Są. Nie martw się. Zostanę tu. I tak daleko nie zajdę w tym stanie. Ukrył je w stawie. A tam sobie zombiaczki chodzą. Ile tu rzeczy do robienia medykamentów. Dobra. Złom. Papieroski. Konserwa. Ryż. Mały skurwiel. Nic tu nie ma. Severus, mam złe... W porządku. Strażnicy go złapali. Próbował opuścić miasto. Schował pieniądze w spodniach. Myślał, że go nie przeszukamy. Co z nim zrobiliście? Nie przejmuj się tym. Nikomu już nie będzie wchodził w drogę. Strażnik przy wejściu da ci niewielką nagrodę. Próbowałeś. Niech to będzie nagroda pocieszenia. Nie. Nie chcę żadnego parkurowego zadanka. Ale tu jest rów i tu jest niby siłownia, tak? Hej, nocny biegaczu. Właśnie ciebie mi potrzeba. Pomożesz nam dołączyć kobiety do walk w Carnage Hall. Czekaj, co? Astrid jest podkurwiona. Faceci spisują się gorzej niż kiedyś. Boją się czachy. A wiesz, że w zawodach mogli brać udział tylko mężczyźni? Absurd, co nie? Służyłam kiedyś w siłach specjalnych. Dałabym radę każdemu gościowi, który by się napatoczył. Dlatego musimy zwerbować więcej dziewczyn i kazać im sprać paru chłopów. Sprytne. Niestety, na razie mam tylko Ingrid. Jeśli pokona takiego czempiona jak ty, inne też dołączą. Co ty na to? Powalczysz? To szczytny cel. A poza tym możesz dobrze zarobić. Brzmi dobrze. Chcę poznać Ingrid. Ona ni w ząb nie rozumie po naszemu. Zetkniesz się z nią za to podczas walki. Ingrid już na ciebie czeka. Wejdź na ring. Na pewno się połapiesz, kiedy zacznie się starcie. Okej. Mamy ją pokonać. Wow. Jednak się... Skaluje. Ładnie. Auć. Brązowy medal. Trochę to trwało.
szlak. Dzięki. Też mi pomóc. A teraz stąd zjeżdżaj. A co z tym, co się tam dzieje? No co? Umiera coraz więcej osób. Szykujesz tylko kolejne owieczki na rzeź. To się nazywa wolna wola. Dla nich to po prostu okazja. Mężczyźni bez przerwy robią coś głupiego, żeby dowieść swojej męskości. A nam każą uważać ich przez to za bohaterów. Dwa słowa, kolego. Podwójne standardy. Pozwól, że ja zajmę się rekrutacją, a ty radośnie sobie pójdziesz. Oto twoja nagroda. Dzięki za walkę. Lepiej porozmawiam z Ingrid i upewnię się, że wie, w co się pakuje. No, dokładnie. Ej, poszło całkiem nieźle. Wiesz, że w Carnage Hall jest niebezpiecznie, prawda? Tak, oni bać się ja. Nie, to tobie coś grozi. Innym grozi niebezpieczeństwo. Szlak. Tak. Posłuchaj, Ruth coś przed tobą ukrywa. Carnage Hall to złe miejsce. Tak, Carnage Hall niedobre. Z kobietami lepsze. Nie udało się. No dobra, spróbujmy. W Carnage Hall giną ludzie. Kobiety też. Ruth? Tak. Ruth. Ruth. Dobra. Nie. Nocne walki. Bardzo niebezpieczne. Przez Ruth. Tak? Zginą ludzie. Tak? Ruth, wielka trenerka. Nic do niej nie dociera. Jak to powiedzieć, żebyś pojęła? Może powinienem pogadać z kimś innym. Na miłość boską, odpuścisz sobie wreszcie? Zaraz, ale od początku wszystko rozumiałaś? Oczywiście. Ale ani słowa Ruth, ani komukolwiek innemu na ten temat. Jak to? Widzisz tu jakieś inne zawodniczki oprócz mnie? Jest tego powód. Ostrzegam ochotniczki. Zdaję sobie sprawę, że tam jest niebezpiecznie. Mówię dziewczynom, by trzymały się z dala od Carnage Hall. I udaję, że nic nie kapuje. W przeciwnym razie mogłabym zginąć. Dlatego proszę, weź forsę i zajmij się swoimi sprawami. Błagam. Rozumiem. Będę milczał jak grób. Dziękuję. Trzeba chronić ludzi przed tym barbarzyństwem. Okej. Ale kolejne zawody byśmy chyba zrobili w kolejnym odcinku. Tylko może tam nagrodę jeszcze tylko zgarniemy. Severus mówił, że coś dla mnie masz. Proszę, doprowadziłeś nas do niego. Obserwowaliśmy, jak śledzisz dzieciaka. To wszystko z mojej strony. Na razie. Dobra, dobra. Ignorans ciebie i tyle. Gadanie z tobą to stanowi. Kasiula zebrana. Jeszcze z Severusem pogadamy. Astrid mnie obraża, każąc mi... Jesteś. Miejmy nadzieję, że na arenie pójdzie ci lepiej. Obiecałeś, że powiesz mi coś o Chiro. Owszem i powiem, ale ciągle zbieram wiadomości. Proszę o odrobinę cierpliwości. Po prostu wpuść mnie na walkę. Jak sobie życzysz. Astrid nie jest już tą, którą była. Wygląda na zmęczoną. No i mamy zadanie awansować w rankingu wojowników. Więc na ten moment... W tym odcinku by było wszystko. Gra z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!